To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, wspomina wybory 4 czerwca 1989 roku, opowiada o tym, co działo się wówczas w redakcji, przegląda teksty, komentuje, no i mówi o tym, co dzieje się w obecnej Polsce, a przede wszystkim mówi o nadziei. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w miejscu niezwykłym. Jestem w gabinecie mojego szefa, redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika. Witaj, Adamie. Witaj, witaj. Tak, to jest miejsce, które chciałem Państwu chwilę opisać. To jest miejsce niezwykłe, tak. Mnóstwo książek. Nie siedzimy przy biurku redaktora Adama Michnika, bo biurko jest zawalone książkami. Zawalone książkami. Dziesiątki książek przychodzą do Adama tygodniowo. Adam część rozdaje przychodząc do niego. Niechętnie, ale czasami można coś od niego dostać. Więc siedzimy sobie przy stoliku. Adam ma już w ręku papierosa, a ja przyszedłem do niego z znalezioną w naszych szpargałach taką zszywką starych wydań Gazety Wyborczej z roku 89. I zaczyna się ta zszywka zerowym numerem Gazety Wyborczej, takim próbnym numerem, kiedy jeszcze próbowano, jak to wszystko będzie wyglądać. Rok 89, ja wtedy jestem w czwartej klasie szkoły podstawowej. I na przykład w tej szywce na stronie, nie ma nawet numerów stron, przyglądam właśnie, ale raz, dwa, trzy, cztery. Na piątej stronie jest tekst o bliźniakach do Senatu i widać tutaj Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Ale nie o braciach Kaczyńskich chcemy z Adamem Michnikiem dzisiaj rozmawiać, tylko o 4 czerwca. Zbliża się ta rocznica, bardzo ważna. I chciałem, Adamie, przypomnieć pierwszą stronę Gazety Wyborczej z dnia 2 czerwca, czyli z piątku przed wyborami. I mamy tutaj apel Lecha Wałęsy na jedynce. Zwracam się z osobistym, serdecznym apelem do udziału w wyborach. I mamy wywiad z duchownym, z księdzem Tischnerem, który mówi o potrzebie łaski, odwagi. Jak pamiętasz ten dzień przed wyborami, ostatni piątek przed wyborami? Zamykacie gazetę? Wiesz, ja pamiętam to wszystko trochę inaczej. Dla mnie ten cały proces się zaczął wcześniej. Pamiętaj, że nim były wybory, były te obrady Okrągłego Stołu. I to było niesłychanie ważne i to przełomowe było. Prawdziwy przełom tam nastąpił, moim zdaniem. Tam, że tak powiem, to był przełom elit. A 4 czerwiec to był przełom narodu. No. Na czym polegał cały sekret? Wielu ludziom, także mnie, wydawało się, że z tą ekipą, która wprowadziła stan wojenny, żaden kompromis nie jest możliwy. Że oni są więźniami własnych decyzji wtedy z 13 grudnia. Że w związku z tym najpierw ich trzeba, co dużo mówić, przewalić. Jaruzelski musi odejść, a potem można rozmawiać, jak się rozwiązania. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy nagle okazało się, że drogę do Okrągłego Stołu wytyczają Jaruzelski i Kiszczak, czyli szef wojskowej dyktatury i szef bezpieki. No, to wydawało się zdumiewające, bo niemożliwe. No. I teraz... Ta droga była dość wyboista i we mnie do końca była wielka nieufność. To uzasadniane miałem w dużej mierze tym, że dwa nazwiska dla władzy były nie do zaakceptowania na naszej liście. I wszystkie możemy z nimi, dwoma nie. To był Jacek Kuroń i to byłem ja. No. Tak. Na co Wałęsa powiedział, ha, jak wy tak zaczynacie, znaczy zaczynacie od fałszowania, to nie ma o czym mówić. My wam w karty nie zaglądamy, wystawiacie kogo chcecie, pozwólcie, my też wystawimy kogo chcemy. I to było ciekawe bardzo, dlatego że w pewnym momencie nastąpiło odblokowanie ze strony władzy i to odblokowanie nastąpiło na jakimś posiedzeniu,
opadał mi to gieremek, że w pewnym momencie zabrał głos Kiszczak i powiedział, że słyszałem, że tutaj sekretarz Czyrek mówi, że zrozumiałe, że z panem Michnikiem nie można rozmawiać, bo on napisał do mnie obraźliwy list. Ja muszę powiedzieć, że tego nie upoważniałem. To tak wcale nie jest. Ja to list przeczytałem. Być może, gdyby był na miejscu pana Michnika, by napisał taki sam list. Krótko mówiąc, to był taki sygnał, że władza autentycznie chce rozmawiać, że to nie jest tylko kuglarstwo dla Zachodu. I te rozmowy były dość skomplikowane, trudne, ale wywalczyliśmy tam dwie rzeczy niesłychanie istotne. Po pierwsze, i to było zasadnicze, w pełni demokratyczne wybory do Senatu. A wszystkich innych poszliśmy na kompromis, ale to i tak było bardzo wiele. Dlatego, że się okazało, że władza kompletnie zmienia w ogóle styl postępowania. Że to już nie jest dyktatura komunistyczna, tylko rozbiórka tej dyktatury. Na początku miałem takie wrażenie, że wśród ludzi była pewna nieufność. I wielu bardzo ludzi uważało, że my po prostu dajemy się robić w konia. Pamiętam takie spotkanie, gdzie tego typu obawy sformułował Andrzej Wajda pod moim adresem. No. Pamiętam, wielu ludzi po prostu zbojkotowało te obrady okrągłego stołu. Było przeciwne im. No. I oni sami potem o tym głośno mówili. To powiedzmy był Bogdan Borusewicz, Bronek Komorowski, czyli tak. Ludzie, którzy później odgrywali bardzo istotną rolę, marszałek Senatu, prezydent państwa i tak dalej. I oni nie wierzyli w to, że można się uczciwie z komunistami. Nie wierzyli, tak. No i prawdę mówiąc, myśmy też nie byli tak zupełnie przekonani. Też był w nas duży osad nieufności. Niemniej jednak byliśmy znani. Kiedy mówię my, to mam na myśli Jacka Kuronia, Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Gieremka, Andrzeja Jelowińskiego i chyba Olka Hala też wtedy. Myśmy byli zdania, że trzeba spróbować. Że jeżeli nie spróbujemy, to sobie potem już tego nigdy nie darujemy. A nie bałeś się tego, że na końcu drogi i tak będą czołgi, że wiesz, tak się kończą. Słuchaj, oczywiście, że bałem się. No. Bałem się, to było pierwszy raz w historii komunizmu, dokonywała się tego typu operacji. Oczywiście, że bałem się. Ale na co ja liczyłem? Ja liczyłem na zmiany w Sowietach. Ja należałem do tych ludzi, którzy te zmiany brali bardzo serio. No. Do tych nielicznych ludzi. No. To w zasadzie po Polsce ludzie się tyłem wtedy. Wtedy po stronie tych zmian jednocześnie był Zachód, polska emigracja, Kościół katolicki i, co ważne, przyzwolenie na te zmiany komuniści dostali z Moskwy. Gorbaczow im powiedział, że każdy kraj wybiera własną drogę. Co było w podtekście, że on będzie bardzo ostrożny z posyłaniem bratniej pomocy. No, to dawało podstawę do jakiejś nadziei. No. Oczywiście to, ty pytasz o niepokój. On nam towarzyszył bez przerwy, właśnie do ostatniej chwili. No. Więc w momencie, kiedy przyszły wybory, to się znowu zaczęły się komplikacji, dlatego że tam pewni ludzie nie kandydowali. Hal nie kandydował, Mazowiecki nie kandydował. Komorowski w ogóle chyba udziału w tych wyborach nie wziął. Bojkotował, no. Tak. Borusewicz chyba kandydował. No. Nie kandydował, ale popierał, brał udział w kampanii. No. Tadeusz też. Pamiętam, że popierał Jana Józefa Lipskiego. No. No, w każdym bądź razie to do końca było chwiejne bardzo. No. Natomiast jedno co oczywiste było, że się otwiera wielka szansa. I teraz
myśmy nie wiedzieli do końca, jaki będzie wynik tych wyborów. Wynik przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania i w gruncie rzeczy on nas zdezorientował. Ale poczekajmy jeszcze do tego momentu. Ja chciałbym wyciągnąć z ciebie wspomnienia redaktora, szefa tworzącej się wtedy, czy już działającej na pełnych obrotach, pierwszej niezależnej gazety na wschód od Łaby. Jak myście się szykowali do tych wyborów jako redakcja? Dzisiaj mamy wybory, mamy mobilizację, zebrania, podział roboty. Ten robi tą partię, ten jest w tym miejscu tego dnia. To nie ma ta partia, to była jedna partia wtedy. No. Tak, to wtedy była jedna partia. To Solidarność była. No, wiadomo, że my byliśmy pisem Solidarności. No. A ty byłeś kandydatem. Słucham? Ty byłeś redaktorem naczelnym i kandydatem. Posłem z Bytomia. Ja byłem, tak. I kandydatem, że ja dbałem, żeby moja kampania nie była zbyt nagłośniona. No, ja raczej nagłaśniany byłem przez... Gościa Niedzielnego. Ten Śląską Gazetę Kościelną. Tak jest. Tam naczelny był ksiądz Stanisław Tkocz, który mnie bardzo lubił, który popierał mnie w całej rozciągłości, a przeciwko mnie siły, dzisiaj bym powiedział narodowo-katolickie, czy pisowskie, wszystko jedno, wystawiły Świtonia. Kazimierza. Świtonia, tak. Założyciela pierwszych wolnych związków zawodowych. On się podwiązał się. No. Założyciele byli w Gdańsku oczywiście. Ale tam też były różnice zdań, bo tam w Gdańsku w Solidarności był podział w ogóle. Duża część albo nie uznawała w ogóle tych wyborów, albo nie uznawała tych wyborów w tym kształcie. No. Tak. Dlatego, że Tadeusz Mazowiecki, pamiętam, że mówi, że trzeba zrobić jakieś takie porozumienie opozycyjnych partii, żeby one wyłaniały. Ja mówię, to jest Tadeusz, to zawracanie głowy jest, bo trzeba wygrać najpierw. No. Tak. Potem będziemy się dzielić 100 razy jeszcze. Teraz trzeba po prostu dać czytelny sygnał, kończymy komunizm w Polsce. No. Gdybyśmy mogli wrócić do wieczoru 1 czerwca, bo ta gazeta jest 2, 3, 4 czerwca, to wydanie. Jeszcze opowiedz o funkcjonowaniu redakcji, o atmosferze. Słuchaj, no więc oczywiście redakcja była jednym z centrów także kampanii. Ja na ten temat zbyt wiele ci nie powiem, dlatego że ja kandydowałem ze Śląska. W związku z tym ja musiałem tam jeździć. No. A tutaj wszystkim tym kierowała Helena. Helena Uczywa. Tak, oczywiście. A tutaj przyszły wszystkie możliwe siły tutaj do nas. Wstępniaki pisał Szperkowicz, Darek Fikus, Hanna Kral, Małgosia Szejner. No krótko mówiąc, Grochola chyba. No, dziennikarze pierwszorzędni. Każdy chciał jakoś dołożyć swoją cegiełkę do tej zmiany, która się szykowała. I ja pamiętam tylko, że tuż przed wyborami sytuacja miała dynamikę swoją, zmieniała się. Na początku widziałem taką raczej sceptycyzm, nieufność. Tam pod pałacem namiestnikowskim młodzi ludzie demonstrowali, że wszystko lipa jest, że z komunistami się gada, że to właśnie zdrada, że nie wiadomo co. To później to się zmieniało i wyraźnie było widać, bo były te programy w telewizji z okrągłego stołu, że to nabrało tempa. I przed samymi wyborami byłem przekonany, że my odbierzemy miażdżący sukces. Przekonany byłem i się założyłem z Ernestem Slechackim, że twoim weźmiemy, zastępcą w redakcji. Słucham? Twoim zastępcą w redakcji, Że weźmiemy co najmniej 85%. No. Przestrzeliłeś. Erno spokojnie się założył ze mną, że to niemożliwe. I muszę powiedzieć, że w dzień po wyborach przyszedł do redakcji z butelką pół litra wódki, bo toś mi się założyli. Ja wygrałem oczywiście. Ale też się nie spodziewałem, że będzie 99. No, to tylko się nikt nie spodziewał. No, słuchaj, ale to zmieniło nas. Dlatego, że myśmy patrzyli na głosy oddane, a nie patrzyliśmy na frekwencję. A frekwencja była zadziwiająco niska. I to był taki pierwszy sygnał, który powinniśmy odebrać, my go nie odebrali, że polska demokracja miała kłopoty. Bo jednak
to, co było takim ubocznym skutkiem rządów komunistycznych, było nie to, że oni ludzi zrobili komunistów, tylko że oni ludzi zrobili pewnego rodzaju bezmyślną sieczkę obojętną na dobrą wspólną. Że, bo to było, wydawało się nieprawdopodobne, że w takich wyborach ponad 30% uprawnionych nie wzięło w nich udziału. To się wydawało w ogóle, jak to wreszcie, po tylu latach, okupacja, bolszewicy, sfałszowane wybory, stalinizm, marzec, grudzień, szczelanie do ludzi, wszystko. I potem nagle jest możliwość, żeby dać czerwoną kartkę i co trzeci Polak z tej możliwości rezygnuje. Co się dzieje w ogóle? Ale myśmy wtedy tego tak nie odczytali. Myśmy byli w euforii. Takie zwycięstwo, wszystko możemy teraz. Ksiądz Tischner mówił o homo sovieticusie. A to później mówił. A później to się wszyscy już... Ale to była szersza diagnoza, nie tylko niegłosowanie, tak? Ignorowanie wyborów. No tak, tak, ale to niegłosowanie było pierwszym takim czytelnym sygnałem, a zaraz potem były wybory, gdzie Tymiński wygrał z Mazowieckim. No, to już był taki, to już nie był sygnał, ale nokaut. No. Po prostuśmy dostali w szczękę i polecieliśmy na deski. No. A w 89 roku, 4 czerwca, nie było żadnych sondaży telewizyjnych, żadnych exit poli. Jak się dowiadywaliście o tym, jak to wychodzi? Na intuicję. No, intuicje sondaże były, ale sondaże robiła władza. No. Tego Kwiatkowskiego. I one dawały władzy szansę albo na remis, albo na minimalną przegraną. No. A to się okazało, że to był nokaut po prostu. No. No tak, i mamy gazetę z 5 czerwca, gdzie na pierwszej stronie pisze jeszcze, że w chwili zamknięcia numeru głosowanie trwa i nie ma żadnych danych, ale gazeta z tutaj przewinę do przodu, czyli po prostu przekartkuje. Świat analogowy miesza nam się, proszę Państwa, ze światem cyfrowym. 7 czerwca, czyli poszedłem za daleko? Nie. Tak. 6 czerwca, jestem z powrotem. I mój komentarz. Ja. Tak. Radość i chwila namysłu. Twój komentarz, Adamie. Dziękujemy, kochani. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli Solidarności w kampanii. To dzięki Wam, dziesiątkom tysięcy bezimiennych przyjaciół z każdego zakątka Polski, wygraliśmy tę kampanię i te wybory. Radość na czerwono. Jeszcze jest tutaj wydrukowane. Rzadko się zdarza w gazecie, żebyśmy tytuły dawali czerwonym kolorem. No bo to był rzeczywiście... Euforia była. No. To była taka radość. Ale potem też trzeba tutaj powiedzieć jedną rzecz, która jest niedoceniana, jak się mówi o 1989 roku. Że tutaj istotną rolę w tej zmianie, transformacji pokojowej, która wprawiła w osłupienie cały świat, odegrał reżim generała Wojciecha Jaruzelskiego. Że oni absolutnie na to poszli. Pierwsze, co oni zrobili, to oni powiedzieli, uznajemy wyniki wyborów. Ale była taka rozmowa Kiszczaka z profesorem Jeremkiem, kiedy Kiszczak zaczął pokrzykiwać na profesora, mówiąc, że tutaj przesadzacie, że żeście poszli za daleko, i wtedy Jeremek powiedział mu, panie generale, nie tym tonem. A tak jakby... Ja nie byłem przy tym. Zaspomnij tą historię Jeremka znam. Tak jakby Kiszczak no, wahał się, tak? Nic się nie wahał, nie. Prawdopodobnie on był do pewnych rzeczy przyzwyczajony, że mu wolno mówić pewnym tonem, ale on się nie wahał. Nie. Dla nich było jasne, trzeba to uznać. Oni tylko teraz chodziło o to, żeby zbudować jakiś model kooperacji, no bo oni ciągle mieli większość w Sejmie. No. I to nie było łatwe. No. Ale muszę powiedzieć, że tutaj znowu wielka zasługa była Mazowieckiego, bo on doskonale to rozumiał. Że tutaj ten taki gwałtowny, radykalny antykomunizm z ulicznymi wrzaskami, że to może źle skończyć. Jeszcze jedno. Polska była pierwsza. Myśmy mieli poczucie wszyscy, że chodzimy po kruchym lodzie. Że to się może zawalić w każdej chwili. I jak mi mówił wtedy już nieżyjący Stanisław Ciosek, który był we władzach partyjnych, powiedział, Adam, tutaj wystarczyły dwie bomby w dwóch komisariatach. I cały okrągły stół wyleciał w powietrze. I wyborów albo by nie było, albo były zawieszone
stan wojenny, stan wyjątkowy, nie wiadomo co. Wiesz, to by się potoczyło nie wiadomo jak. No. Więc dla mnie ten 89 to jest przełomowa data. Mhm. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to największe dokonanie polskie w XX wieku. To znaczy, Polacy sami, przez nikogo nie przymuszani, potrafili siąść do stołu i się dogadać i otworzyć drogę do pokojowej transformacji. A po drugie, Polacy sami potrafili dokonać tej zmiany w sposób aksamitny. To znaczy otworzyć drzwi dla wszystkich, którzy chcieli budować nową Polskę. W związku z przestępców oczywiście, złodziei, którzy chcieli dowody materialne i tak dalej. Więc w tym sensie ja uważam, że to data to święto narodowe jest. Ale oczywiście jak to w Polsce jest, my czcimy tylko klęski. Tak. Obchodzimy z wielkim aplombem powstanie warszawskie, które było rzeczywiście znakiem heroizmu niesłychanego, ale historyczna klęska. No. Liczono stolice. 200 tysięcy ludzi do piachu poszło i nie ma z tego ani jednego pozytywnego rezultatu z tego powstania. Okrągły stół i 4 czerwca ta transformacja nie kosztowała ani jednej ofiary, ani jednej rozbitej szyby. Adam, to wydarzyło się coś wielkiego, mieliście tego świadomość, ale jak patrzyliście w przyszłość? No bo to, że przekroczyło się pewien kruk, to jedno, ale trzeba coś z tym jeszcze było zrobić. No to wyjąłeś ten numer z moim artykułem. Tak. Wyjąłem wasz prezydent, nasz premier, to jest 3 lipca 1989 roku. Twój taki manifest programowy, jak się z PZPR-em dogadać. Co dalej? No to się to znowu miało pewną historię, mianowicie chyba przed drugą turą wyborów, bo takie spotkanie w Sejmie. No tak, bo powiedzmy jeszcze słuchaczom naszym, że te wybory były w dwóch turach. Tak? Pierwsza była 4 tak. I 2 tygodnie później tak, była następna. Tak. Tak, tak. Odbyło się spotkanie w Sejmie, gdzie wszystkie władze tam były, więc był Jaruzelski, Kiszczak, Rakowski. A mnie zaczepił członek politbiura, Janusz Rejkowski, którego bardzo cenię zresztą do dzisiaj. Mamy bardzo dobre stosunki osobiste i tak dalej. I Rejkowski mi powiedział tak: proszę pana, ja chciałem panu zadać pana pytanie, ale się mówmy, że go panu nigdy nie zadałem. Ja mówię, proszę bardzo, panie profesorze, a co byście powiedzieli na premiera? Ja zastrzygłem uszy i mówię, no, że tu ja za krótki jestem już, muszę się iść zapytać. I poszedłem do Wałęsy. Mówię, Lechu, słuchaj, on mnie złapał. I co mam mu powiedzieć? Mówi, tak, bierzemy i że będzie Geremek. Aha. Tak, tak powiedział mi Lechu. No więc ja poszedłem do powiedziałem tak, tak. No i powiedziałem, że oni dopuszczają to, że może być nasz premier. No. I chyba ja tu to napisałem nawet, żeby tam to podzielić, że oni będą mieli wpływ na politykę zagraniczną, na wojsko chyba, tak? Ja, tak. Ja nie pamiętam już, że to napisałem, bo to było 34 lata temu. No. A swoich własnych te tekstów na pamięć się nigdy nie uczyłem. No. Mickiewicza co innego. Dla mnie oczywiste było, że trzeba iść do przodu. Pomysły były takie. Coś neutralny premier, na przykład Szczepański. Jan, profesor, Jan Szczepański, socjolog. Tak. I nawet w tą stronę trochę szedł Jacek Kuroń. Więc pamiętam któregoś dnia, to musiał być, tak, ja ten artykuł był drugiego, to on pierwszego pewnie to było, w Sejmie. Jak on z tym wyszedł, ja mówię, poproszę o przerwę teraz, 2 godziny. Wziąłem Jacka, powiedziałem, chodź, idziemy do mnie. Z Sejmu do mnie do domu 10 minut, pieszo 15. Przez Aleję Ujazdowskie wystarczy przejść właściwie. Przez Aleję, tak. I posadziłem go, nalałem mu whisky. I mówię, Jacek, teraz przez 4 minuty milczysz, kurwa, ani słowa nie mówisz. No.
Ja mówię, słuchaj, nie ma żadnych neutralnych teraz. Czas neutralnych minął. Teraz jest ktoś albo z nami, albo z nimi. Myśmy wygrali te wybory. I my musimy powiedzieć jasno, że masz wygrać wybory, my chcemy ten rząd tworzyć. Ale nie chcemy Polski wywracać do góry nogami. W związku z tym chcemy się dogadać. No. On mówi, Adaś, już nic nie musi być, przekonałeś mnie. Ja mówię, okej. On pojechał do Sejmu przekonywać do tej koncepcji, a ja pojechałem do redakcji i ten tekst, a tytuł wymyślił chyba Julek, no. Rawicz. Julek Rawicz. Tak. Kolejny twój zastępca, jeden z filarów naszej redakcji. No i ja byłem przekonany, że w tą stronę trzeba iść. Na początku to nie przeszło. Ja mówię, słuchajcie, nie głośmy się na nic innego, dlatego że ten naród głosował na nas nie po to, żeby Jaruzelski był prezydentem, Ciszczak premierem, a Rakowski pierwszym sekretarzem PZPR. Bo ten naród tym nie jest zaciekawiony już. Głosował na nas. I jeżeli nam nie dadzą, to trudno, my nie będziemy brać siłą. Ale spróbujmy. No. No i to właśnie to ta próba była. I reakcja była zdumiewająca. Powiedział, świetny pomysł. Tak jest, właśnie tak. To tak, tak. No tak, no, rozwiązałeś nierozwiązywalne. Tak. To jest taki pomysł na to, żeby pogodzić ogień z wodą. No więc jak heglowska synteza. Człowiek w życiu miał te parę chwil, dzięki którym wie, że nie zmarnował życia, to była jedna z tych chwil. No tak. Tutaj nic mądrego w komentarzu już do tego nie powiem. Ale mam pytanie o to, jak traktowali cię ludzie właśnie po drugiej stronie PZPR-owskiej. Przecież ty byłeś człowiekiem, którego Gomułka po nazwisku... No tak, a potem jeszcze gorzej było. Jeszcze gorzej było. Wróg narodu. Totalny po prostu cel rozmaitych ataków i nagle muszą z tobą siadać. Ty musisz z nimi siadać po drugiej stronie i z nimi rozmawiać. Ja wiedziałem, że oczywiście ja mogę się brzydzić, ja mogę być wściekły. Jak ja przychodziłem pierwszy raz na te rozmowy do pasu namiestnikowskiego, to jak zobaczyłem, że Kiszczak wszystkich wita, to schowałem się w toalecie, żeby się z nim nie przywitać, bo tam telewizory, wszystko. Tak. No myślę, moja żona mnie wykwateruje z mieszkania. Zobacz, że ja mu podaję rękę. Ja w więzieniu pamiętam, że do niego ten list taki brutalny bardzo i tak dalej. A teraz przerywamy na chwileczkę rozmowę z Adamem Michnikiem. Posłuchajcie Państwo proszę Krystyny Jandy, która czyta listy Adama Michnika do generała Czesława Kiszczaka, napisane 40 lat temu z więziennej celi. Na początku listopada, pełen obrzydzenia dla postępków funkcjonariuszy pańskiego resortu, wysłałem do pana skargę. W swym liście zwróciłem uwagę na niski charakter takich poczynań, zabranie z celi książek, które posiadałem za zgodą prokuratora, pozbawienie mnie dodatkowego spaceru zaleconego przez lekarza, czy pogróżki inspirowane jakimiś audycjami w zachodnich radiostacjach. Dla nikogo z więźniów pawilonu trzeciego śledczego nie jest sekretem, że akcjami represyjnymi kierują tu funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Ich nazwiska też nie są żadną tajemnicą, tak jak i nazwisko ich tutejszego szefa, pułkownika Tamborskiego z MSW. Odwołałem się w swoim piśmie do obowiązującego ludzi cywilizowanych nakazu honoru, który zabrania znęcać się nad uwięzionym i bezbronnym przeciwnikiem politycznym. Poprosiłem następnie odwiedzającą mnie osobę, by sprawdziła u pana, czy mój list doszedł. Ku memu zdziwieniu zakomunikował jej pan o swej niemożności ukrócenia poczynań podległych sobie funkcjonariuszy. W przedmiocie zwrócenia mi do celi książek okazał się pan niekompetentny. Starczyło natomiast panu kompetencji, by złożyć mi dość osobliwą propozycję. Brzmiała ona: albo najbliższe święta spędzę na lazurowym wybrzeżu, albo też czeka mnie proces i wiele lat więzienia. Zapewnił pan zarazem, że po procesie, gdy władza przełknie tę żabę, o wyjeździe nie będzie mogło być już mowy. W ten sposób dowiedziałem się, że ministrowi spraw wewnętrznych w PRL
trudniej pohamować nadgorliwych w dokuczliwości funkcjonariuszy SB, niż odgadnąć wyrok sądu wojskowego i szeroką dłonią ofiarować w czasy na lazurowym wybrzeżu. Ma pan duszę jak step ukraiński, panie generale. Tytułem rewanżu ofiaruję panu przeto śladem pana za głowy, podążając tron w Niderlandach. Monarcha Niderlandów, król Kiszczak I. Czy nie znajduje pan urody w tym sformułowaniu? To był tylko fragment listu Adama Michnika do generała Kiszczaka. Całość jest do odsłuchania na wyborcza.pl w podcaście Mistrzowie Słowa. Zachęcam. No ale w końcu ile można w talecie siedzieć? No, wyszedłem i poszedłem na górę, a on tam czeka na mnie twardo z wyciągniętą ręką. Więc się przywitałem z nim. Mówię, panie generale, dotychczas się znamy tylko z korespondencji. Śmiali się wszyscy potem. No faktem jest, że myśmy z Jackiem stanowili dla nich zaskoczenie. Myśmy byli tak zdiabolizowani, że oni jak mieli przed sobą kurwa Reagana albo Hitlera, to tak by reagowali. No. I generał mi mówił potem, znaczy o Jaruzelskim mówię, że my się w ogóle nie spodziewali, że to tacy ludzie. No. Inteligentni, mądrzy, życzliwi, sympatyczni i patrioci. Patrioci! No. Znaczy chcieli was wypieprzyć po prostu z kraju, albo was zaciukać, tak? W pierdło, za przeproszeniem. Dokładnie. I nagle sobie uświadomili, że wy jesteście patrioci. To samo mówił mi Leszek Miller, jak on wszedł, to się, który to kurwa, który to Michnik, ja chcę się przyjrzeć, patrzę, oni mają nogi do samej ziemi, normalni ludzie. Ja, ale to jest nadzieja, że my się kiedyś z PiS-em też jakoś... Z tymi nie ma nadziei, nie, dlatego że różnica polega na tym, że wtedy, oczywiście ja mówię w tej chwili o pewnym kręgu tylko tych ludzi, bo ogromna większość to było lokajstwo, które szło jak owce, barany za pastuchem. No. Ale w tym kierowniczym gremium, no jednak oni wzięli Rejkowskiego do władzy z bardzo mądrym człowiekiem. No. I to byli inteligentni ludzie, wiesz. No. Ale oczywiście tutaj tą decydującą rolę to odgrywał Jaruzelski, Kiszczak, Rakowski. Oni trzej. No. Porównać ich do Morawieckiego, Błaszczaka, Suskiego. Ta klasa w ogóle. W ogóle ta klasa. W ogóle ta klasa. Jaruzelski to klasa była. No. I teraz. Oczywiście też można powiedzieć, że ci nie mają na sobie takich zbrodni jak tamci. No. Oczywiście to nie jest jeden do jednego. Natomiast na pewno w tym obojętnie, zwłaszcza młodych ludzi, są ludzie cyniczni, którzy uważają, traktują PiS jak Kaczyński traktował Wałęsę. Ma trampolina, która go wyniesie. No i rzeczywiście ci wszyscy, ten Schreiber, Miller, ten, jak on się nazywa, ten... Chorała od lotniska. Tak, ten właśnie. To wszystko młodzi ludzie, którzy uważają, że TKM. Teraz my. Że jeszcze chwila i przyjdzie ich czas i oni wsiadą w te Mercedesy wszystkie, będą brali te kasy, będą mieli szmalu potąd, prawda? No i będą bezkarni. Kompletnie bezkarni, tak. I jeszcze będą rządzić. Oni będą rządzić. Nie Kaczyński, tylko oni. No. A powiedz mi, jak właśnie z Kaczyńskimi było wtedy, w tym okresie? Słuchaj, dobrze było. Mieli poczucie, że gramy w tej samej drużynie. Leszek poprosił mnie, żeby napisać o nich w tych sylwetkach. Oczywiście, że tak. I Leszka znałem dość dobrze i lubiłem go. I potem jeszcze chyba raz mnie jeszcze prosił, żeby jeszcze raz coś zrobić. Chyba zrobiłem, no. Nie pamiętam już, no. Materiał pod tytułem Bliźniaki do Senatu. Bracia Jarosław i Lech Kaczyński, podobnie jak prezydent Reagan, ale młodziej, polityczną karierę zaczęli od aktorstwa. Grali Jacka i Placka w filmie o dwóch takich, co ukradli księżyc. Dziś bliźniacy, odróżnialni tylko po wąsiku, który nosi Lech, mają już do spółki 80 lat i obaj są świetnymi prawnikami. Starszy o 45 minut Jarosław, teoretykiem prawa, a Lech specjalistą prawa pracy. Wtedy
Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, że w nich, zwłaszcza w Jarosławie, może tkwić taki potencjał zła. No. Nikt z nas, ja absolutnie, jak wielokrotnie z nim rozmawiałem przecież, ja go nie powiem, że byliśmy zaprzyjaźnieni, bo to byłaby nieprawda, ale mieliśmy poprawne stosunki koleżeńskie. I ja go nigdy nie podejrzewałem o takie łajdactwa. No. A Antoni Macierewicz się gdzieś kręcił wokół tego obozu? Antek, on uważał Antka za szaleńca. Sam Jarek. No. On prawdopodobnie, nie wiem właśnie co on myślał o Macierewiczu, ale nie myślał dobrze, bo go nigdy nie eksponował. No. A to Jan Józef? Jan Józef Lipski, tak. No proszę, tak. To był wspaniały człowiek. Patrz, tekst Pawła Smoleńskiego. Paweł Smoleński, Gorące po Tatrze, nasz przyjaciel, którego niedawno pożegnaliśmy na Powązkach. Tak. Nie, Paweł był wspaniały wtedy. On się bardzo angażował w to wszystko, bardzo. No. Go już z nami nie ma. Powinien był tu z nami siedzieć w tym gabinecie i opowiadać. Tak, absolutnie masz rację. Ajajaj. A słuchaj, miałeś kiedyś wątpliwości, że to była, że zrobiliście wszystko dobrze. Wtedy. Wszystko dobrze, to może o sobie być tylko idiota, że wszystko dobrze zrobił. Ja bym był niepoważny, gdybym powiedział, że tam nie było żadnych błędów i tak dalej. Natura ludzka jest taka, że jeżeli coś człowiek zrobił głupiego, a to nie ma konsekwencji światowych, czy choćby narodowych, to stara się zapominać o tym. Więc być może jest to mój case. Ja nie pamiętam, żebym coś zrobił takiego, czy musiałby się wstydzić. I to ciekawe jest, że ci, którzy bardzo często mnie atakują, pisałem przecież książki były na ten temat, Ziemkiewicz, tam okay. Inni, żeby oni mi potrafili znaleźć coś takiego, czego powinien się wstydzić. No mogę powiedzieć, że oni mi mówią, że ja źle grałem, w sensie, że byłem z przegranymi. Ale to nie zarzut. Ja byłem z tymi, którzy uważałem, że mieli rację. No. Człowiek, który zawsze chce być z wygranymi, to jest arywista, karierowicz. No ja nie miałem takiej ambicji. To jest kwestia, w jakiej Polsce się chce żyć. Ja chciałem żyć nie w Polsce, gdzie się organizuje szczujnie, gdzie się organizuje nagonki, gdzie się niszczy ludzi. Tylko chciałem żyć w demokratycznym państwie, gdzie się fajnie żyje. No. Adam, a pomyślałbyś wtedy, bo patrz, mamy na przykład w redakcji księdza, który podpisywał teksty wtedy, księdza Witbroda. On nie był w redakcji. Znaczy, ale publikował. No, ksiądz katolicki, ksiądz w Gazecie Wyborczej. No dzisiaj nie do pomyślenia. Dlaczego? Dostatni Tomek publikuje. No, teksty takie, wiesz, depeszowe. No dobrze, w porządku. Może. Nie, mnie to akurat nigdy nie przeszkadzało. No. A czy mi to nie przeszkadza? Nie wiem, że mi to przeszkadza. Ja chętnie... Że ksiądz by się nie zdecydował. Tak. No coś z tego jest rzeczywiście. Rzeczywiście myśmy chcieli zrobić wywiad z Karnem Nyczem. No to on powiedział, może kiedyś, może nie tak. Krótko mówiąc, spuścił nas z wodą. Będzie, że nie, odmówisz, szkoda. Oczywiście szkoda, no ale... To nie nasza wina, ale czy wtedy, w tej atmosferze, kiedy Kościół był po... Po naszej stronie, absolutnie. Tak? Pomyślałbyś, że może dojść do sytuacji, że hierarcha nazwie część obywateli tęczową zarazą, tak? I że porówna ich do bolszewików. Nie. Jeżeli nawet tak myślał, to by nie powiedział tego, bo by wiedział, co jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. No. Nie, by nie powiedział tego. Ale faktem jest, że ja się pewnych rzeczy bałem już dawno. No. Ja się bałem tego takiego triumfalizmu, wiesz. Tego takiego, że Kościół, czy ludzie Kościoła nagle siebie samych usytuowali jako ci chorążowie zwycięstwa. Ostrzegałem przed tym, rozmawiałem z biskupem Przemyskim, Tytokarczukiem rozmawiałem, czyli Gdańskim, Gosłowskim, no nie przekonałem ich. No. Kościół idzie w złą stronę. No. Ta obsesja na temat seksu, wiesz. Tak. No. Ta pazerność na pieniądze, wiesz. No. To wtedy już było widać. Było widać, tak. To zaczynało się oczywiście. Ja się broniłem decyzji Mazowieckiego o
o tym rozporządzeniu przywracającym naukę religii w szkołach. Wtedy broniłem, dzisiaj bym nie bronił tego. Mhm. Uważam, że to błąd był, ale no tu, o, czy wszystko uda? Nie da, że tu błąd zrobiłem. Ja. Wtedy powinienem powiedzieć, nie, to jest zły pomysł. A powiedz mi w tej kategorii rozumienia polskiej historii, bo wtedy otwarły się archiwa, zlikwidowano cenzurę, można było mówić o wszystkim, także o ciemnych stronach historii narodu polskiego, no i dzisiaj znowu się to zamyka, tak? No to ostrożne było, Bartek. Ja pamiętam, mi przysłał w październiku, już 89, taki dość duży esej o antysemityzmie, przysłał mi Henryk Grinberg z Waszyngtonu. Ja mu napisałem wtedy, Henryku, nie gniewaj się, ja się tego nie wydrukuję teraz. My ledwo co wchodzimy, nie chcę otwierać nowego tu frontu wojny. Oczywiście ten temat jest ważny, on będzie ważny, będzie wracał, ale no nie w tej chwili, na miły Bóg. Pamiętam, to było niedługo po tym sporze o te zakonnice w Oświęcimiu. Ten krzyż i ten Świtoń znowu nam wracał. To Świtoń. Potem był. Tam te siostry umieściły się na tenie. Obozu. Tak. No, i, no, piekło było. Komitet w Belgii przeciwko temu wystąpił. Cała historia. Rabin Weiss chciał pozywać komisarza. To się awanturował. Pisał do mnie, że chce ze mną współpracować. Ja go wysłałem w Kibini Materii i napisałem bardzo ostry komentarz. Przeciwko tym jego awanturnicom. On sobie robił PR w Waszyngtonie, czy w Nowym Jorku, a tutaj w Polsce rozpalał ogień. No. Ale wtedy już też była ta awantura po tym tekście Michała Ciszkiego. Pamiętasz? Tak. O powstanie. Problem ten w Polsce istnieje i będzie istniał. No. Będzie istniał bardzo długo. To pokolenia muszą być. No. Ale to problem jest problemem i to problemem się powinni zajmować jednak historycy, badacze, a w tej chwili badacze się knebluje, wiesz. Nie, wczoraj byłem na rozdaniu nagród historycznych w polityce, wiesz. Wszystkie książki były doskonałe, wiesz. No tak, no ale profesor Engel King, tak, ta cała sprawa, odbieranie pieniędzy naukowcom, którzy ją popierają. To nie uczeni, tylko to ten idiota Czarnek, no. No co, to tutaj nic nie zrobić, no. No znaczy nie zrobić w tym sensie, że go trzeba po prostu odsunąć od władzy. Oni muszą te wybory przegrać. Ale ten problem jest szerszy, dlatego że gdyby to się sprowadzało do głupoty pana Czarnka, czy pana Glińskiego, czy pana Ziobry, to by nie był problem żaden. Problem polega na tym, że istnieje w zbiorowej świadomość takie przekonanie, że wszystkie te publikacje są dla Polski niesprawiedliwe, bo są skłamane. No. I tu jest cały dowcip. Teraz oczywiście to nie chcę już wchodzić głęboko w ten temat, ale ja jestem bardzo ostrożny, wypowiadając się na ten temat. I to jest wieloma moimi znajomymi w sporze jestem. Oni moim zdaniem po prostu są tak wkurzeni na kłamstwo propagandy rządowej, że mówią często o te parę zdań za dużo. No. Nie chcę już cytować tych zdań. No. To słuchaj, to kończąc tą naszą przeciekawą rozmowę, chciałem streścić Państwu, co mamy 9 czerwca w gazecie, bo tutaj mamy fragment, artykuł 2, paragraf 3 ustawy o kontroli publikacji widowisk z 31. To jeszcze cenzura była. Tak. Jeszcze była cenzura. Co myśmy tutaj zrobili? Zdjęcie jakieś? Papieża? Papież Szwecji? Nie, to chodziło o co innego. Jaka to data jest? To jest 9-11 czerwca. Czyli... Słuchaj, to musiało chodzić o sprawy międzynarodowe. I tutaj też NRD coś tam... To w NRD! Tak, aha. W NRD demonstracje, nie pisać o tym i tak dalej. No. Aha, bo to pewno było zdjęcie z demonstracji, bo to jest Centralna Agencja Fotograficzna Associated Press, czyli tu pewno było zdjęcie z tych demonstracji, a tu potem tekst jakiś musiał być. No prawdopodobnie ktoś przechodził przez mur, strzelali do niego. Wiesz, No właśnie, wtedy była cenzura i dzisiaj w mediach tych tak zwanych narodowych, ta cenzura wraca. No, jeżeli nie można mówić pewnych rzeczy, nie masz takiego wrażenia, że to się skręca? Nie, cenzura nie wraca. To po prostu a nie cenzura. Ale jak się dziennikarzom zabrania używać słowa na przykład LGBT w jednej z redakcji,
Albo no, gdzieś no, milczy no, w ogóle o no, to redaktor im zabronił. No. No my tak samo pewnych słów nie używamy. Ja bym nie pozwolił, żeby u nas pisać o Żydach Głodłaj. No. No ale to okay. Byś też nie pozwolił. No nie. Więc, no więc no, to nie jest cenzura. No. Okej, okay, ale nie masz takiego poczucia, że jednak w naszej pracy jest coraz ciężej. No, oni chcą nas cenzurować. Tak. Ale dopóki my nie poddamy się, to nas mogą zlikwidować, a cenzurować nas nie będą. No. No i tak, i to jest to przesłanie chyba na koniec, że my się no, nie damy. Się nie damy. Nie po to 4 czerwca głosowaliśmy za odrzuceniem komunizmu, żeby go teraz wprowadzać kuchennymi schodami pod sztandarami Morawieckiego i Ziobry. No. Ale też masz takie wrażenie, że coś z tego poprzedniego ale systemu... Oczywiście, a to tak! Mentalność oczywiście, lokajstwo to oczywiście, że tak. No. Ja się nie zrozumiałem. To pewnie, że tak. No. Te same postawy ludzi, te sama... Ale oczywiście. Nawet podobny język często jest taki. No. Kiedyś jak to chodziło, to chodziło mnie, o mnie jakieś takie pismo było postpaksowskie, gdzie mnie zaatakowali, że ja nienawidzę Polski tam coś. I Piotrek Bratkowski, świętej pamięci, napisał mi odpowiedź, że wszystko to tak jak było. Zarzuty te same, słowa te same, ideologia ta sama i nawet Michnik ten sam. Michnik ten sam i Michnik jak najdłużej. Nie oby jak najdłużej, tylko jak najdłużej. Tak, to bez żadnego trybu przypuszczającego. Adam, ostatnie pytanie, bo już gadamy za długo. Co ci daje nadzieję, że to się skończy, to cholerstwo? Nadzieję mi daje to, że w Polsce nigdy żadnego świństwa do końca się nie udało nikomu zrobić. No. Faszyzmu się nie udało zrobić, bolszewizmu się nie udało zrobić i pisizmu też się nie udało. Czyli taka niedoskonałość narodu, jednym słowem. I to jest szansa. Nie jesteśmy doskonali do niewolnictwa. No i proszę Państwa, tym optymistycznym akcentem, jako wolni ludzie, spotykamy się na marszu 4 czerwca. Tak jest. No, my idziemy. Nie wiem jak inni, wszyscy idziemy szeroką ławą. I cóż, życzymy Państwu słonecznego weekendu. No, nagrywamy to jeszcze w maju, więc nie wiem jaka będzie pogoda. Na razie nam tutaj pada. Byle tego deszczu nie było. Tak, właśnie deszczu nie było. Niech dzisiaj pada, a 4 czerwca niech będzie. Niech wypada się dzisiaj, a na 4 nie będzie ładnie. Świetnie. Adam, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Moja przyjemność. Będziemy się spotykać na częściej. Ja siedziała obok mnie Martyna Turska, która opiekuje się tym nagraniem. Też Ci, Martyno, bardzo dziękuję. I na tym kończymy. To był podcast Gazety Wyborczej. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dozo. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej.